Już pierwsi pacjenci przeszli zabiegi i operacje na zupełnie nowym bloku operacyjnym szpitala w Puszczykowie. W sumie w ramach inwestycji do użytku oddano 5 nowych sal operacyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt do przeprowadzania zabiegów, salę przygotowania pacjenta i salę pooperacyjną. Zaletą tego bloku jest to, że znajduje się na tym samym poziomie co oddział intensywnej terapii, co szpitalne oddziały ratunkowe i jest zaraz naprzeciwko zakładu diagnostyki. A dzięki temu w nagłych wypadkach pacjent może szybciej trafić na salę operacyjną, która została w czasie budowy wyposażona w najnowszy sprzęt. Dzięki nowym rozwiązaniom szpital będzie w stanie przeprowadzać blisko 5000 operacji rocznie, a są to zabiegi z zakresu ortopedii, chirurgii, neurochirurgii i urologii. W lecznicy wykonuje się także skomplikowane zabiegi endoplastyki, stawów czy zabiegi chirurgiczne w procesie leczenia schorzeń onkologicznych przewodu pokarmowego. Możemy więcej zabiegów robić, a więcej zabiegów oznacza jakby więcej operowanych pacjentów. Chyba gdzieś tam o to chodzi. Nowy blok operacyjny jest jednym z najnowocześniejszych w kraju i najnowocześniejszy w Wielkopolsce. Budowa była konieczna, bo szpital istnieje od 45 lat i mimo doraźnych remontów stary blok nie spełniał już wszystkich wymogów. Już podjęliśmy decyzję, żeby nie remontować, nie modernizować starego bloku. Co więcej, przecież jakbyśmy go zaczęli modernizować, to byśmy wyłączyli szpital z funkcjonowania. Tam się odbywa dotychczas 4000 operacji rocznie. A zamknięcie całego bloku byłoby po prostu niemożliwe. W ramach inwestycji wybudowano także nowy szyb dla dwóch wind, które połączyły wszystkie oddziały z blokiem operacyjnym. My mamy tam nowoczesne systemy wymiany powietrza, które stwarzają bez porównania wyższe możliwości aseptyki, czyli ograniczenia tego szerzenia się do drobnoustrojów wszelakich. Na budowę nowego bloku zrzuciły się starostwo powiatowe i sam szpital. W sumie cała inwestycja kosztowała 32 miliony złotych. To jednak nie koniec prac, jakie w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone w szpitalu. Odnawiamy sukcesywnie od prawie 10 lat szpital. Remontujemy różne miejsca. Nie ukrywam, że zaczęliśmy od piwnic, w których były rury. Po prostu rury trzeba było powymieniać, zrobić termomodernizację, czyli tą całość, która jak gdyby utrzymuje szpital. Teraz wyremontowane mają zostać tak zwane części hotelowe dla pacjentów, które jeszcze nie zostały odnowione. Emil Górny, Puls Dnia.